Dzień dobry, może być dobry wieczór, w zależności po co mnie oglądacie. Witam bardzo serdecznie tu zgromadzonych. O, działa. Fajnie. Teraz klikam to, teraz F11. I cyk. Gdzie się znajdujemy? Co się tutaj dzieje? Witam na serwerze Kuzyna, na którym sobie gram. I ogółem okupuję spawna. To znaczy się, spawn jest tutaj na drugim brzegu tego jeziora. O, tam. Aczkolwiek się tutaj osiedlam. I się buduje. Serwer został puszczony w sobotę. Jeśli się nie mylę, zobaczę. No, 13 w niedzielę było to puszczone. To tak niezbyt taka sobota, aczkolwiek. No i ogółem, co się dzieje? Postanowiłem, że standardowy mój map room, w sensie, no map room, że tak powiem, obiekt z mapą. Tutaj mamy wersję przybliżoną wioski. Tam się kuzyn buduje. Czyli to nie ten. Nie jest wszystko jeszcze gotowe. Się zajmuje innymi rzeczami. Dobra, ale to nie. No, w zasadzie parę rzeczy wyciąłem. Może się to zadeptować. Czekaj, to jest. To już dalej przyjedzie. No. I co ja tutaj robię ogółem? Poza oczywistą rozbudową swojej osady. Zajmuję się tunelami i drogami. Jedna droga prowadzi w tamtą stronę. Dzisiaj to skopałem. W sensie ten kawałek góry dzisiaj skopałem i to jest dzisiaj wszystko budowane. No, mapa dotąd się sięga. A ja tutaj się buduję dalej, tą stronę. Przez kaniony, jakieś jaskinie i inne takie śmieszne rzeczy. Po co? Ponieważ wokół mnie już prawie nie ma drzew, ewentualnie trzeba trochę dalej chodzić, a tutaj zaraz za tym biomem jest. O, spadłem. Las. Taki normalny las. To będzie do wycinki. Zrobi się tutaj jakąś tą placówkę dla drwala. Coś podobnego i się będzie cięło. Ogółem boję zabawnie, ponieważ jak to nagrywam jest piątek, piąteczek, piątunio. No i w sumie dzisiaj wam to wleci. Może koło jakieś, no za 2 godziny, jeśli się uda. No i co? Ja na pewno, to znaczy może za 2 godziny, może później. Ja w sumie się pobawię tym śmiesznym cięciem materiału w trakcie montowania. Nie wiem, jak coś się będzie działo, to może do was napiszę. Znaczy, jeszcze powiem tak, na ten moment jak sobie buduję, przynajmniej to z miedzi,
to jest nadal w powijakach, a już na to poszło parę naście staków normalnych miedzi. I to jest po prostu przerażające. Zwłaszcza, że ja tutaj. O, mam miedź. Zwłaszcza, że problem z miedzią jest taki, że jak się ją robi. Albo przyniosłem, ok. To z 9 powstaje taki jeden bloczek. Z takiego jednego bloczku tutaj można przy ciemniaczce zrobić normalnie już schody. Ja wiem, że tutaj jest nieoświetlone wszystko. A schody zaś można już dawać bezpośrednio tutaj. O, w sumie. Ja sobie wymyśliłem, że to będzie kurcze blade z miedzi. I teraz cierpię tutaj katusze. Kopiąc kolejny stak za stakiem. Na szczęście w nieszczęściu. O, już jest jedno w pełni utlenione, więc zabawnie. Na szczęście w nieszczęściu jeszcze dwa bloki i mogę powiedzieć, że obramówka będzie skończona. Że tak powiem, jak to się mówiło? Obwód będzie zamknięty. O, prąd będzie mógł sobie tutaj kółko latać przez ten dach. Oczywiście żartuję. Bo w Minecrafcie prądu nie ma. Jedyne co jest, to ten piorun ochronny. Patrzmy pod nogi. Tak łatwo można spaść. To już było specjalnie. Jak już będę miał dostęp do miodu, to na pewno te dwie świeczki zastąpię tymi. No świeczkami, Boże, pochodnie zastąpię świeczkami. Pstwu. O, i w sumie też taka bardzo fajna rzecz, o której ja się dowiedziałem w sumie przed chwilą. Macie się tę ścieżkę i postawicie w środku niej dirta, to teraz można to zrobić tak. I po prostu tak mnie głowa rozbolała, szczerze mówiąc, jak się o tym dowiedziałem, że już tutaj ten, jak miałem gdzieś tutaj w środku drogi te dziury, to po prostu robię jakieś śmieszne wygibasy, żeby trawa tam doleciała, się zrobiła i ten zaklepać. A tutaj będzie moja skrytka na surowce. Co z tego, że ten. Najpierw trzeba umieć tu wchodzić i wychodzić. Tu jest portal, do którego drugim końcu jest w sumie zaraz ten, jak to się nazywało, nie forteca, tylko bastion jakiś śmieszny, ale już splądrowany, więc nie ma co pokazywać. Tam jest wioska, jest splądrowana. Prędzej czy później zostanie przeniesiona tutaj. To jest mój magazyn jedzenia. Jak tutaj nic nie ma, tak już tutaj mamy coś. Design budynku bardzo mi się podoba osobiście. Coś jeszcze chciałem na razie powiedzieć? Nie. A tutaj składuję redstone'y. No i w sumie mam dwa wejścia do kopalni. Jedno tutaj, którego w ogóle nie używam, i to jest takie o, jakbym potrzebował trochę węgla, to mam tutaj jedno.
Aczkolwiek to jest bardzo płytkie w ogóle ten. Płytkie. Nie wiem, jakoś płytka jaskinia czy coś takiego. No i spadłem. To praktycznie całe było odsłonięte na powierzchni. Dopiero zabudowałem to. Drugie zaś jest. Tylko się położę spać. Drugie zaś jest tutaj z tej strony, zaraz za tym budynkiem, do którego jest właściwe te zejście. To znaczy, schodzi się w taki sposób, że się tutaj zjeżdża wodą. W sumie tyle. I tam na dole jest kopalnia cała. To znaczy, dosłownie kopalnia. I bardzo. Mam tam dwie geody, dwa spawnery. Nie, jeden spawner zombiaka, jeden spawner pająków jaskiniowych i jeden spawner tych normalnych pająków. Więc wow. I tak w sumie, jeśli chodzi jeszcze tutaj o moje pola, to w sumie nie do końca moje, ponieważ tutaj jeden z kolegów wziął i wykupił sobie pole za miedź, bo za co innego. Ale to w sumie, jeśli chodzi o ten segment, to tyle. Jeszcze tamten budynek śmieszny jest jego. A tutaj mam kompostownik. Jak to działa? Wrzuca się tam u góry zielsko, a tutaj się wyciąga mączkę kostną. Czemu? I to też mi opadła głowa, że to w ten sposób może działać. Cały mechanizm. I co w najbliższych planach? Wybudowanie kowala gdzieś tu w pobliżu. Przede wszystkim rozbudowa tutaj czegoś. Utworzenie w sumie stacji kolejki pojedynczej. Przede wszystkim rozbudowa tunelu, ponieważ na ten moment to jest coś takiego. Jedyna strona, która jest zaczęta do kopania, to jest ta. Dokończyć dach z miedzi, też na pewno. Tom. Storage surowców, aczkolwiek teraz się bawię w robienie tej śmiesznej trasy o tutaj. No to co? Jest dopiero 13 minut. Dobra. Ogółem kuzyn przyszedł na serwer, a trasa tamta skończona. Teraz wraz z moimi pokładami drewna. Czas zacząć budować daszek dla mechaniki redstone'owego. Już dwa pierwsze klocki postawione. I tak właściwie to miałem się bezpośrednio tym zacząć nie tyle bawić, co po prostu robić to, ale w pewnym momencie postanowiłem robić na tą drogę. W sumie, skoro już mam tego piasku nad trochę, to by można się zająć budową tej podłogi tam na dole, bo jednak chciałbym, żeby tamte jeziorko wody było widoczne.
No to co? No to tak. Skończyłem budowę. Co miałem, należałoby wam to pokazać. I obecnie jestem kartografem, który tworzy mapę świata. Moja wioska znajduje się tam, jak jest to niebieskie, a jak jest to białe, to tam jest ta obok wioska. W tym momencie znajduję się w tundrze, i to takiej głębokiej. Dobrze, niż to miało miejsce zaraz, jak kopałem, boże, kopałem, budowałem tamte ścieżki. Ogółem to poluję na miedź przy okazji. A wy macie dużo cięć w przeciągu tych ostatnich 3 minut. Jest ogółem zabawnie. No i co? Ja se łażę, odkrywam teren. W sumie z kuzynem sobie gadam, teraz się coś przyciszył, to... Milczenie to postanowiłem chwilę tutaj sobie sam do siebie pogadać. Sadgę, tylko żelazo. Zatem będzie się trzeba kłaść spać. I to będzie pierwsza z wielu map, które zostaną postawione, jeśli chodzi o tą skalę największą. Znaczy, że ta będzie mówiła o najbliższej okolicy, praktycznie. Znaczy najbliższej, jak widzicie. Najbliższa okolica to w sumie będzie tutaj na przełomie, jak jest róg tej mapy. No to co? Ja idę dalej. Łódki zbieram. Szczerze, bardzo fajnie, że dodali te jagódki. Przepraszam. Było drugi raz. Bardzo fajnie, że dodali te jagódki, bo przynajmniej jak się przechodzi przez te biomy tundrowe, to przynajmniej nie trzeba się rzucać na każde jedno z wieży. Żeby mieć pewność, że starczy jedzenia. To czy okej, okay, bardzo mało dają, na przykład jak się zrobi tego farmę. Zwłaszcza, że za pomocą lisa praktycznie można to zautomatyzować. To ciekawie się już zaczyna od tego momentu, jak myślimy o automatyzacji i wydajności. Znaczy, że teoretycznie jeden lis może zająć, to znaczy chyba, jeśli nie chcemy, żeby lis otrzymał obrażenia, bo nie wiem, jak to działa na inne moby, ale chyba tak samo jak na gracza. I chyba zalicza się do tego lis, że jak chodzi w borówkach, to dostaje obrażenia, oblalnia.
książka górska. Ha. W pierwszym okrążeniu jeszcze wam zrobię ten pokaz, jak wygląda ta moja, jak to się nazywa? Może święty pustka. No jak to wygląda? Skarbiec, o. Jak wygląda mój skarbiec? Tak ostatecznie. O, bagna! Będziecie slimy farmić. To czy ja i tak miałem szczęście, bo mi się jeden zespawnował pod chatą. Stąd wyfarmiłem już 7 tych slime boli, z czego 6 już zużyłem na pistony. Właśnie tam do mojego skarbca. Ale to będzie trzeba płynąć. Aha, bo już mam ten drewno. Nawet nie zauważyłem. Mam razie, zostawię tutaj craftinga. Będzie dla potomnych. No i co? To jest już 20 minut. Dobra, to ja to przerywam i widzimy się za chwilę. To znaczy za chwilę dla mnie, dla was teraz. Dobra, taka luźna myśl mnie naszła. Bo skoro jest te całe utlenianie się miedzi, to czemu by nie dodać do Minecrafta od razu utlenienia się żelaza? Na zasadzie takiej, że jeśli żelazo jest w wodzie, to znaczy mówimy ciągle o bloku, to też, żeby ten erozja następowała. I tym razem, żeby była konieczność przepalenia tego w pycyku. W sensie, że tam byłyby parę stadiów korozji, tak w ogóle. Aczkolwiek, żeby się nie dało tego naprawić z poziomu tej siekiery, jak w przypadku miedzi, tylko żeby wziąć i trzeba było przepalić te żelazo w piecu. Ewentualnie, żeby piorun to trzasnął, jak w przypadku miedzi. Aha! Czy to tak wygląda? Dobra. No to taka moja luźna myśl. Ja wracam do tego chodzenia. Nareszcie! Obiegłem. Zrobiłem to jebitne kółko. W międzyczasie statek zatopiony znalazłem. No i co? To jest właśnie to, o czym mówiłem, to z kamienia. Jednocześnie się rozmyśliłem na temat pociągu. Nie będzie mi się tego chciało robić, przynajmniej na ten moment, więc w ogóle wyrzucam to z planu. No co, wrzucamy. Zaczynamy od miedzi, potem jedzenie. Tutaj nieużytki należy wrzucić. Oj, właśnie, znalazłem coś takiego. I to mogę odłożyć tutaj. Co do reszty, którą mam akurat przy sobie.
To znaczy, jeśli chodzi o kosztowności, kto się przypala, to się przypala. Wygląda sprawa tak z tym śmiesznym obiektem. Iż-eż. Niemce. Jakbyśmy chcieli na spokojnie sobie kliknąć i przejść, to jesteśmy za bani. To trzeba kliknąć od razu i cyk. Jesteśmy. To trzeba szybko robić, nie wolno. O, i to jest na razie moje bogactwo. Jeśli o to chodzi. Tutaj mam wieżyczkę. Nie wiem czemu, nie wiem po co, aczkolwiek jest se. Mogę obserwować wioskę, którą ostatecznie chcę przenieść w to miejsce. No i jednak widać te moje drogi z lotu ptaka. Tylko spójrzcie sobie. Po prostu. Te wcięcie. Te cholipka wcięcie niebitne. Ten. W las. To tak zabawnie wygląda. Nie rozumiem tylko, czemu to jest widziane przez mapę jako trawa normalna. Jak to powinno być jakieś brązowe czy szare, jak drewno. Która jest pora? Taka jest pora. Dobra. No i co, macie już 27 minut materiału. Zaczynałem to nagrywać gdzieś w 14, jest 16:37. A w sumie oznaczę ten niebieski baner i sobie zobaczycie, jak w sumie zobaczę sam, jak wygląda wioska z lotu ptaka. W sumie cokolwiek to widać. I to w końcu widać te śmieszne, czy nie widać? Czy po prostu zagęszczenie w tym miejscu jest na tyle wielkie, że to widać? Nie wiem. Aczkolwiek ja będę na pewno brał i tą mapę odkrywał dalej. Jeszcze w sumie mogę jedną rzecz zobaczyć. Czy to się znajduje w mapie, czy się nie znajduje w mapie? Takie mnie ciekawe ci wzięła. I teraz tak, jak to było, tędy. Przepraszam. Śmieszne jest to, że jak na mapie spojrzycie, to ciągle pokazuje miejsce, w którym byliśmy w momencie wylogowania się, pojawienia się w tym. To znaczy wejście do miejsca portalu w ten sposób. Może adekwatniej powiedzieć można. Nie, ja to budowałem, dlatego jest tak ciemno. A czemu idę?
bo chcę zobaczyć, czy po prostu Jutek, jak go nazywam, czy jakoś inaczej on nazywa. Chyba się nawet nie wybudował tym. Raczej się nie wybudował on w tym normalnym świecie, to znaczy wybudować by budował, aczkolwiek im bardziej chodzi o to, że ten, że nie będzie go widać na tej mapie. Tak, jest kawałek dalej. To znaczy na pewno jest jedną mapę dalej, to znaczy na sąsiedniej mapie, o tak powiem. Na pewno jest. Bo tak każe mówić logika. Śmiesznie ma, ponieważ to jest ten typ gracza, który posiada już set diamentów w ogóle, ale nadal nie ma domku. Ja jestem za to tym, który ma po prostu niebitną wioskę, a ciągle się bawi z żelazem. Dobra, macie te 31 minut. Trudno. Jak widzicie, ja ciągle tutaj sobie łażę. Łażę i zabijam napotkane osoby, moby. Jeszcze nie znalazłem tej żadnej wioski ani podwodnej świątyni, więc tak jak miałem swoje sztandary, tak mam. Okej. Swoją drogą muszę się zorientować, jak zmienić ten skróty. To znaczy, jak używać tych skrótów klawiszowych. O co mi chodzi? Jeśli pamiętacie moje wcześniejsze serie z Minecrafta, to znaczy, jak wam pokazywałem Minecrafta, to wiecie, że jak najeżdżałem na jakiś item, to jeszcze pod nim się pokazywało zużycie i ID przedmiotu. W sensie, jakbym chciał zespawnować taki przedmiot tyle, że w nienaruszonym stanie. Co nie? Coś takiego. To właśnie to się robiło jakoś alt coś. Alt A, nie. L2. A nie, bo po prostu najechałem akurat na łopatę. No i cóż. Ile się pośmialiśmy, jeśli chodzi o rozmowę, bo w sumie przed chwilą skończyliśmy rozmawiać na Discordzie. No i ten. Się jedna osoba lekko zbulwersowała, ponieważ ten. Kozy go nie słuchają. I lekko mi Borutę robią w moim mieście. Jutek się zwie. No cóż, powiedziałem wprost. Coś tam sobie buduję na tamtej kwaterze, o której wam wspominałem wcześniej. Coś buduję, nie wiem co. Zadeklarowałem, że jeśli to ma, nie ma być sklepik, a jeśli nie będzie się wpasowywał w stylistykę miasta, to po prostu oddam mu za
oddam mu za surowce i przy okazji zwrócę za zakup. A potem surowce, w sensie surowce, które wykorzystał na budowę tego zwrócę. Kiedy sam budowlę, to znaczy wpierw wyburzę budowlę, a pozyskane surowce oddam. Chyba, że będzie jakaś szyba śmieszna, to po prostu skraftuję nową i oddam. Nie wiem, o co mu tam chodzi. Przepraszam, aczkolwiek wchodzą i wychodzą mi z pokoju, czego strasznie nie lubię, zwłaszcza jak nagrywam, ponad godzinny już ma półgodzinny materiał. Myślę, że po 40 minutach zakończę. To cześć. Mała aktualizacja, w sumie powinienem odpalić, jak jeszcze byłem w mieście, ale już trudno, idę. Tak jak się obawiałem, Jutek postawił kupę i teraz muszę odkupić od niego ziemię za to, co udało się wycenić na początku, czyli stakl miedzi. Czasem jest mi bardzo smutno, ale tak naprawdę smutno, że muszę, że jedynymi, że najstarszą osobą na tym serwerze jestem ja i... Będzie trzeba chodzić potem po tych jaskiniach. Tu miedź znaleźć. Na samą myśl mi się nie chce, a co dopiero jeszcze muszę ten dach skończyć. No cóż, teraz zajmuję się mapą. Skończę mapę, oddam Ziutkowi za działkę. Pokażę wam w sumie, jaką szkaradę on zbudował. Każę mu odebrać surowce, z których on to zbudował. Ewentualnie zaproponuję mu układ taki, że albo sam rozbiera, albo 16 miedzi moja będzie. Bo stach miedzi to jednak stach miedzi. Mieć się, kurczę, blada, liczy bardziej niż co innego w momencie. To czy inaczej? Ogółem, jakby tak się zastanowić, to miedzi jest samej w sobie dużo i jest też tania po uzyskaniu, ponieważ spawnuje się wszędzie jakby żelazo. Ale i jest możliwe do wykopania praktycznie każdym kilofem poza drewnianym, a przynajmniej drewnianym jeszcze nie próbowałem, jak żelazo. Znaczy, o ile żelazo próbowałem już kopać drewnianym kilofem, tak miedzi nie. I nie wiem, czy ją się wykopie drewnianym, aczkolwiek jak mówiłem. Od kamiennego w górę na pewno da się wszystkim kopać miedź. Wniosek. Ale mi się humor poprawił. Jak wspaniale. Ale będzie rozbierane to. Bo tak, nie wiem jak pozyskiwać ten kamień, to znaczy kamień, to jest jakaś odmiana gliny,
nie wiem, jak to pozyskiwać, więc będę musiał tą wioskę rozebrać, a to był mój Discord. Dobra, to skoro już jest oznaczona wioska, to co my tu mamy? Dwa łóżka. Nie mam motyki. A to się szybko skraftuje. Zwłaszcza, że... Dobra, chlebki, skórzana zbroja. Tam jeszcze kociołek, to później by można wziąć. Dobra, dawaj mi to. Dobra, ale nie mam kamienia. Ewentualnie jeszcze popatrzę, może coś ciekawego będzie w skrzynkach. Coś golem? Co my mamy tu? Łóżko, łóżko. Łóżko, skrzynka. Żarcie, żarcie, żarcie i do przepalenia. W sumie mogę. Do przepalania znaczy. To jeszcze jest to, co minąłem praktycznie. Tu nic nie ma, to jest zabarykadowane, nie jest zabarykadowane, ale tu nic nie będzie. Jeszcze jesteś ty. Więcej jedzenia, samolotek złota i żadnego pożytku w sumie. Wezmę to, ponieważ ciężko się chodzi. Trochę więcej jabłuszek. Fajnie, fajnie. Tylko to nie było w mojej wiosce, bo on rozpoczął rajda. Znaczy inaczej. Dobra, niech będzie cokolwiek. Nie mam siły się wkurzać. No i co, 42 minuty. No to jak mówiłem, ja teraz kończę, chwilę sobie jeszcze połażę, aczkolwiek ostatnią scenę, jak będziecie mieli za chwilę, to ona będzie pokazana na to, o co mi chodzi, czemu tak ten, czemu miedzi potrzebuję i na co, jaki grunt muszę odkupić od kogo w mojej wiosce. Dobra, póki jeszcze pamiętam. Czemu ja muszę grać z młodszym rocznikiem od siebie, a się pytam, co ja złego zrobiłem? I tą kwestią musiałbym zakończyć ten odcinek, ponieważ tak, tutaj nic dosłownie nie ma. No, trzeba odłożyć wpierw to, co mam przy sobie i zacząć to rozbierać. Boże święty. Tylko czas zmarnuje. Przynajmniej zszedł z ceny o 30. Tyle, że muszę mu to dostarczyć do skrzynki. Za portalem. Nie powinno być tego aż tak dużo. Teoretycznie. Cóż. Jeszcze mogę wam to pokazać tutaj. Bo stąd nic nie widać. Więc rozwiązanie jest takie. Lunety. Cyk. I wszystko widać. Nie ma skąd. Tutaj czegoś nie widać? Cyk. Można się przyjrzeć. I co jak? Cyk. Nawet to widać. Nawet dobrze.
jestem zadowolony. Problem w tym jest, że nie wiem, czy oni będą to kraść. Ale luneta to powinien być na tyle ten przedmiot tani, że każdy powinien go mieć. Raczej. Jeśli masowo nie ginie. Ja się z wami żegnam. Zabieram się do rozebrania tego czegoś. Bo tylko mi wadzi. A jeszcze ty. Tylko to mi wadzi. Jak jeszcze to był sklepik, jak widzieliśmy na początku odcinka, to jeszcze jakoś to wyglądało. A teraz. Mam tylko nadzieję, że to nie było robione z mojego drewna, na co wychodzi, że nie było. Przynajmniej takie pozory może zachować. W sumie trzeba by nową skraftować, ale nie mam przy sobie żelaza. A, w sumie. Właśnie, chyba wam nie pokazywałem skina. Dzień dobry. Witam w mojej komórce, z której zarządzam całym tym serwerem. Nieoficjalnie. Jak tak patrzę, to za ciemną tą skórę zrobiłem, ale chyba to zmienię po prostu. Trochę jaśniejszy odcień. Bo czarny nie jestem. Jakoś kremowo. Jakoś na stronie to bardziej kremowo wyglądało. I tak. Cyk, 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 cyk. Teraz mu do zapłaty, resztę, jak mówię, odłożyć. Znaczy, w sumie pożywienie to bym mógł wziąć. Dobra, to mogę tu wrzucić, to mogę tu wrzucić, to mogę tu wrzucić. To. Ciebie. O ile ciebie chciałbym mieć gdzieś tutaj. Jeśli chodzi o jedzenie, to wyrzucamy. Właśnie, miałem kończyć się żegnać. Cześć, do widzenia, papa.